Cześć, tu Trashing Mad. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. Okej, mamy tutaj ciekawą sytuację, ponieważ jeden z naszych rywali, a więc Królestwo Lotaryngii, ogłosiło właśnie pomorze swoim rywalem. No świetnie, jeżeli nasi przeciwnicy będą tylko walczyli pomiędzy sobą, jest to nam oczywiście na rękę. Dobra, poprawiliśmy już nasze relacje z Litwą, tak więc przywołujemy naszego dyplomatę. Lotaryngia nałożyła na Pomorze embargo, a Ruś Kijowska ogłosiła, że jej kolejnym rywalem staje się Złota Orda. No i ponieważ wróg naszego wroga mógłby być potencjalnym przyjacielem, wysyłamy naszego dyplomatę do Złotej Ordy. Niestety w Wiźnie i Lubuszu, a więc w prowincjach, których nasz król ograniczył ostatnio lokalne prawa, rośnie niezadowolenie. I co ciekawe, organizują się tam waldezjańscy heretycy. Mamy w tej chwili pokój i nasz nastawiony dyplomatycznie król nie szykuje się do żadnej wojny. Moglibyśmy więc nieco zaoszczędzić na utrzymaniu naszych fortec. A więc fortecy płockiej i krakowskiej. No, dlatego też dość znacząco uszczuplimy tamtejsze załogi, dzięki czemu poprawimy nasze dochody. Mamy w tej chwili w naszym królestwie niezwykle stabilną sytuację, no, do czego w dużej mierze przyczynił się bardzo utalentowany rzeźbiarz, a więc Gaudenty Siemienowicz. Jego sfinansowane przez królewski skarb dzieła można znaleźć w wielu polskich miastach, ale wydaje mi się, że nasz król stwierdzi, że spełnił on już swoje zadanie. No dlatego też nasz król przestanie być jego patronem i zamiast tego mianuje na swego nowego doradcę niejakiego Spytka Tyzenhausa. Ten jest słynnym urodzonym w Sandomierzu filozofem, który pomoże naszemu królowi poprawić prestiż, usprawni także funkcjonowanie aparatu państwowego. No, z tym, że wynajęcie tak znanej osobistości będzie nas dość sporo kosztowało. Cały czas spada niestety lojalność kleru, ponieważ przedstawiciele kościoła są niezadowoleni z tego powodu, że posiadają zbyt mało majątków. No, dlatego też nasz król postara się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i przekazać klerowi Lubusz. No, w którym, jak pamiętamy, mamy rosnące niepokoje i szerzącą się herezję. Mamy także dość niepokojącą wiadomość, a więc zawiązanie sojuszu pomiędzy Rusią Kijowską a Szwecją. Często się zdarza, iż pomysły ludzi idei wybiegają poza zaakceptowane doktryny kościoła czy też monarchii. Państwo stara się w takim przypadku nakłonić kłopotliwego filozofa do porzucenia swych pomysłów, a jeżeli to nie poskutkuje, to może przejść do jego uwięzienia, czy też nawet egzekucji. A więc tak, moglibyśmy tego filozofa uwięzić, co spodobałoby się klerowi, ale także podminowało stabilność. Moglibyśmy też pozwolić mu na szerzenie jego idei, ale taki brak reakcji kosztowałby nas nieco prestiżu i nie spodobałby się kościołowi. No przed naszym królem tutaj dość ciężki orzech do zgryzienia. Z jednej strony nie chciałby utraty prestiżu, z drugiej zaś nie chciałby ulegać wpływom kościoła. No jednak koniec końców naszemu królowi zależy na stabilności i rozwoju handlu, dlatego też wybierzemy opcję numer 2. Ruś Kijowska zaatakowała właśnie Litwę celem podboju w terytorium. Okej, takiego stanu rzeczy nasz król nie będzie w stanie zaakceptować i aby nie pozwolić naszemu wschodniemu rywalowi, aby za bardzo urósł w siłę, zdecyduje się na interwencję. No ale cóż, nie dokonamy tego od razu, poczekamy tutaj na rozwój wypadków i włączymy się do konfliktu w odpowiednim momencie. Niestety Litwa zmuszona będzie walczyć na dwa fronty, ponieważ po stronie Kijowa stanęła także Szwecja. No i aby ocalić naszego sąsiada przed zagładą, będziemy chyba musieli zainterweniować szybciej niż później. Tak więc podnosimy nakłady na utrzymanie armii, no co niestety stawia nas w tej chwili w deficycie. Wykorzystajmy także nagromadzony potencjał militarny, aby zrekrutować generała.
No i mamy tutaj niejakiego Gierołta Krasińskiego, który jest dowódcą raczej średnim. Przekazujemy mu dowództwo nad armią krakowską, którą kierujemy do Tarnowa. A naszą armię gdańską kierujemy do przygranicznego Grodna. Wypracowaliśmy już także na tyle dużo administracyjnego potencjału, aby awansować na kolejny poziom technologii. Tym razem mamy tutaj współfinansowane przez państwo świątynie, które przysporzą się do wzrostu lokalnych podatków. Nasze armie dotarły już do granic, odzyskały także organizację i ponieważ osamotniona Litwa ulega powoli przeciwnikom, wypowiadamy wojnę. Naszym głównym celem będzie podbój przygranicznego Przemyśla, do którego jakiś czas temu sfabrykowaliśmy roszczenia. Po naszej stronie stają oczywiście nasi wasale oraz połączone Unią Personalną Królestwo Czech. No tak więc kierujemy już naszą południową armię z Gierołtem Krasińskim na czele do Przemyśla, tak aby jak najszybciej zdobyć cel tej wojny. A nasza armia na północy będzie póki co tylko broniła naszego terytorium. Po stronie Kijowa stanął niestety potężny Hanat Bułgarii Nadwołżańskiej. Ale pomimo tego mamy niemal dwukrotną przewagę w piechocie i niewielką przewagę w kawalerii. Przychwyćmy także ten niewielki, świeży oddział Rusinów i świetnie, zdołaliśmy go kompletnie rozbić. No z tym, że niestety nie jesteśmy w stanie efektywnie zaopatrzyć naszych armii, na dodatek nadchodzi także zima, tak więc troszkę nasze siły porozdzielamy. Świetnie, Przemyśl opanowany. Kierujemy więc tą armię do Lwowa. Nadchodzą tutaj już także posiłki naszych wasali. Zdobywamy także Pińsk. Skierujmy więc te siły do Turowa. Zdobywamy coraz więcej rusińskiego terytorium. Nie ma także śladu po ich armii, która najwyraźniej zaangażowana jest w walki z Litwinami. No z tym, że tutaj mamy pewien problem, ponieważ mamy tutaj trudną do zdobycia ruską fortecę w Haliczu. Kolejna znajduje się oczywiście w ich stolicy, a więc Kijowie. I dwie kolejne mamy w Smoleńsku i Riazaniu. Świetnie, zdobywamy Lwów. I Turów. Mamy tutaj także pojawienie się Bułgarów, co może troszkę skomplikować sprawę. Zostaliśmy zaatakowani pod Mińskiem, no i mamy tutaj wyrównane siły, bronimy jednak przeprawy przez rzekę. Zdobywamy Równe. No tak więc poślijmy te posiłki na północ. Nasi sojusznicy odnieśli zwycięstwo w Połocku, ale mamy tutaj kolejną ruską armię. Niestety ponieśliśmy klęskę w walce z Bułgarami i nasza rozbita armia wycofuje się w nieładzie do Krakowa. Bułgarów pokonują jednak nasi wasale. Okej, nasza rozbita armia powoli odzyskuje morale. Skierujmy więc ją natychmiast na wschód. Świetnie, zdobywamy także Mińsk. Okej, na nasze ziemie wkroczyli Rusini. Skierujmy więc tam nasze armie. No i ponieważ nasz generał oblega w tej chwili Halicz, dowództwo obejmie nasz król.
no, który jak się okazuje jest całkiem utalentowanym dowódcą. No i niestety koszty prowadzenia wojny wyczerpały nasze zapasy finansowe i korona zmuszona była się zadłużyć. No tak więc wzrosła niestety przez to nasza inflacja, a nasze koszty zostały powiększone o odsetki. Mamy także w tej chwili bitwę pod Grodnem. Niestety zmuszeni byliśmy tutaj przekroczyć rzekę i nasze posiłki z południa są nieco spóźnione. No i niestety mamy tu kolejną porażkę. No i kto wie, być może powodem tego jest to, że nasz dyplomatycznie nastawiony król troszkę zaniedbuje armię. No i proszę, do zamieszania włączyło się także niewielkie księstwo Estonii, które zaatakowało Litwę. Okej, niech nasza główna armia odzyska nieco sił. Straciliśmy Szczytno. Zdobyliśmy jednak fortecę w Haliczu. No tylko właśnie, niestety na naszą główną armię kierują się Rusini. Mamy tutaj co prawda przewagę liczebną, ale mamy także bardzo słabe morale. No dlatego też chyba szybko zrekrutujemy nieco najemników. Nadciąga tam także Gierołd Krasiński. Ale niestety posiłki dotarły zbyt późno. No jednak nasz generał ostatecznie zwyciężył. Pokonaliśmy niewielkie siły wroga w Równem. Ale nasz król został raz jeszcze pokonany w bitwie. A no cóż, tak więc wojna nie idzie zbytnio po naszej myśli. Przegraliśmy niestety sporo bitew. Z drugiej jednak strony Rusini są coraz bardziej wyczerpani. I świetnie, mamy w końcu zdecydowane zwycięstwo, ponieważ 8000 ruska armia została wycięta w pień. No, niestety musieliśmy wziąć kolejną pożyczkę. Z zagranicy przybył na nasz dwór pewien wojskowy ekspert, no, który co prawda mocno zna się na rzeczy, jednak jego usługi są bardzo, ale to bardzo kosztowne. Okej, tak więc moglibyśmy go wykorzystać, aby wytrenować naszych oficerów, moglibyśmy go poprosić po prostu o prowadzenie naszych wojsk, bądź też moglibyśmy uznać, że nie potrzebujemy pomocy obcych. No niestety nasza sytuacja finansowa jest krytyczna, dlatego też wybierzemy opcję numer 3. Mamy tutaj wielką bitwę w Wołyniu. Którą niestety przegraliśmy. Nagromadziliśmy jednak odpowiednio dużo militarnego potencjału i moglibyśmy wprowadzić do powszechnego użycia formacje pikinierów, no, które powinny dobrze sprawdzić się m.in. przeciwko stosowanej w Europie Wschodniej kawalerii. No tak więc poprawi to naszą taktykę wojskową. Będziemy więc ponosili mniej strat w bitwach, poprawi to także nasze morale, a więc coś, czego desperacko potrzebujemy.
No i choć bilans bitew jest dla nas niekorzystny, to nasi przeciwnicy są już doprawdy strasznie wyczerpani wojną. A no i proszę, są już oni wyczerpani na tyle, że zgodziliby się przekazać nam Przemyśl. No i wydaje mi się, że troszkę jednak tą wojnę przedłużymy. Mamy w tej chwili niewielką przewagę. Musimy tylko poczekać, aż nasza armia odzyska siły i morale. No i aby troszkę zmniejszyć olbrzymie koszty utrzymania, rozwiążemy najemników. Na nasze terytorium wkraczają siły bułgarsko-ruskie. No tak więc lepiej wycofajmy się nieco bardziej w głąb kraju, ponieważ nasza armia nie odzyskała jeszcze sił. Świetnie, kompletnie rozbiliśmy 5000 armię wroga. Mamy tutaj drugą bitwę pod Wołyniem. Tym razem zakończoną pełnym zwycięstwem. Okej, tak więc wywalczyliśmy sobie pod koniec tej wojny nieco lepszą pozycję negocjacyjną, ale musimy ją już w tym momencie zakończyć. No, ponieważ nasze wyczerpanie wojenne jest dość wysokie, kończą się także nasze fundusze, a oczywiście nie chcemy zaciągać trzeciej pożyczki. No i co najgorsze, na wyczerpaniu są także nasze zasoby ludzkie. Tak więc zażądamy Przemyśla oraz wysokiego odszkodowania. Okej, tak więc wojna z naszym rywalem zakończona. Zyskaliśmy także dzięki temu nieco projekcji siły. Okej, także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.